O kurde, wlazłem. Wcale wlazłem do komnaty. Tajemnic? Uważaj na bazyliszka. Nie, wlazłem sobie do komnaty kamienia światła. Gratuluję. Światła? Świata. Światła. Okej, okay, jesteś. Wow, macki. No. Uważaj na tentacle rape. Macki bo to akurat dziewczyną jesteś tutaj. Debilne. Macki są debilnym pomysłem. Nie wiem po co one są rupijące na roślin. Tylko niepotrzebnym utrudnieniem. No, oto bal. W końcu ruszył dupsko i teraz ma kilkanaście ataków. Zamrożenie. Oczywiście także odpychające zamrożenie. Jeszcze jest taki tunny. Teleportacja oraz po jakimś czasie... Nie wcale. Przyzywa swojego klona. Tak. I gada coś o moich braciach, ale nigdy nie doczytałem, bo zawsze go zabijałem w tym momencie. To jest bardzo ciekawe. Bal, powiedz coś o sobie. Powiedz coś o sobie. Hello. A kuku. Jestem tutaj. Oto zjechałem mój błyskawicę znowu. Zatapiałem się. Bal. Bal, 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 bal. Nie. Bazooka. Fajny podpis. Demon. A tak, jak sobie może... te durne klątwy. Zrobisz coś dla mnie, Lavos? Co? Po prostu puść tutaj muzykę. Can I keep it? Patrzcie na to. Ale była impreza. Czy on nie powinien tak spaść teraz? No, kwestionujesz magię gry. Okej, bal padł. Jak pies.
Tu. Chyba. I teraz moment z Gotika zawala się na nas wszystko. Praktycznie motyw z każdego fantasy, z każdego nawet filmu, w większości filmów akcji. Okej, okay, go. Okej, okay, gramy z trailer. Jestem pod wrażeniem, śmiertelniku. Zwiążając ostatniego zbrocznej trójcy, udało ci się pokonać największe zagrożenie, jakie kiedykolwiek pojawiło się na tym świecie. Jednak nie zdążyliśmy ocalić kamienia światła. Całkowicie spaczył go niszczycielski dotyk Bala. Jeśli upłynie wystarczająco dużo czasu, energia kamienia się wyczerpie, a bariery między światami legną w gruzach, moce piekła zaleją to sanktuarium. I unicestwią wasz lud i wszystko, co z trudem stworzyliście, jak spiliście. Dlatego muszę zniszczyć spaczony kamień, zanim zakorzenią się tu moce. Zabijając wszystkich na świecie. Cóż, tak przy okazji. No zawsze zmieni to wasz świat. Wszyscy zginą. A konsekwencje tego czynu nawet ja nie mogę przewidzieć, ale musi zniszczyć. O! Jest to jednak jedyny sposób, by zapewnić przetrwanie ludzkości. Niszcząc ją! A teraz słuszam, śmiertelniku. Słyszę portal, który zapowiada cię w bezpieczne miejsce. Oby wieczne światło zawsze otaczało ciebie oraz twych potomków. Przetrwanie ludzkości jest twoją zasługą. Przede wszystkim jednak należy ci odpoczynek po niekończącej się bitwie. Ja bym go zabił na wszelki wypadek. Bo ja mu coś nie ufam. You are pretty fucked up. Słuchaj, może... Może odpuścisz sobie filmik i później go jakoś zgrasz z folderu gry. Trailer coś jeszcze powie? Nie. Już nic, to jest nie, koniec. To samo. Teraz wystarczy po prostu wejść w koniec zniszczenia, zobaczyć filmik końcowy i zobaczyć, że odblokowaliśmy postać... przepraszam, poziom trudności... Koszmar. Wtedy że dostajemy... Wchodzimy? No cóż. W multi. Come to team. Yeah. Zatem, co lepiej, co sądzisz o całej grze? Jak widać, wróciliśmy. Cała gra. Na multi jest bardzo ciekawa, jednak na single player mi nie podchodzi, bo jak już mówiłem, nie lubię hack and slashy. I nie lubię jeszcze jednej rzeczy, tylko. Jeżeli się już przejdzie normal, to nie da się dołączyć do gier, które mają poziom trudności normal. Można dołączyć, stworzyć, ale nie można dołączyć, bo wystawiają ci się tylko te na koszmarze. To jest wada. No dołączyć możesz, nie precyzyjnie. Właśnie o tym mówię, nie widać to. No. Ale możesz stworzyć. No stworzyć też możesz. Tak, to jest wada. W ogóle Battle.net obsługa multiplayer ma kilka wad, jak na przykład właśnie to, o czym mówił Celat. Jednak, no powiedziałbym... Całkiem społeczność graczy Diablo 2 jest całkiem sympatyczna. Oczywiście zdarzały się oszuści, zdarzały się jakieś boty, zdarzały się idioci, jednak raczej nie napotkałem, a grałem jakieś naprawdę, no dosyć długo, raczej nie napotkałem zbyt wielu negatywnych zjawisk na Battle.net. Ogólnie społeczność jest całkiem ciekawa. Można często spotkać osoby, które pomogą nam z Fryer, także dadzą nam jakieś dobre przedmioty. Pamiętam, była taka akcja, co zaczynałem dopiero grę, spotkałem pewnego miłego gracza, który mnie zrobił mi taksy na 50 level do balerunów. Po prostu całą grę mi przeszedł. Co jeszcze można powiedzieć? Ogólnie mówiąc mówiąc tutaj w zagrajmy w, czyli zagrajmy w multiplayer, powiedziałbym, no w zasadzie jako takie to nie ma, Diablo 2 nie ma wad za dużo. Może ze względu na tą powtarzalność. Powtarzalność tego, że jeśli chcecie dosyć szybko nabić poziomy, to musicie raptem iść w kilka wybranych miejsc. To raczej nie jest tak, że przechodzicie od początku grę. Także powiedziałbym, dosyć dla mnie fenomenalne jest to, że mamy raptem kilka klas postaci, jednak dosyć otwarty system rozwoju, system umiejętności pozwala nam na stworzenie kilku podklas. To jest dla mnie zawsze fenomenalne, że to ten otwarty system pozwalał na różnorodność w doborze wybranej strategii. Muzyka niestety tutaj nie było jej kompletnie słychać podczas tej serii. Jednak jest bardzo piękna muzyka. Muzyka tworzona przez Matta Ullmanna jest naprawdę nastrojowa. I radzę każdemu chociaż raz przesłuchać cały soundtrack. Lokacje, jak mówiłem już chyba kiedyś, w odróżnieniu od Diablo 1 są bardziej otwarte, co niestety zlikwidowało ten klimat
klimat osaczenia, klimat klaustrofobiczny, klimat z części pierwszej, kiedy byliśmy otoczeni przez hordy demonów i praktycznie nie mieliśmy dokąd uciec. Tutaj jest nieco bardziej otwarty, no i widzimy takie standardowe dżungle, standardowe pustynie i standardowe śniegi. No, co jeszcze mógłbym powiedzieć? Co jeszcze mógłbyś powiedzieć, Celebie? No, właściwie to nie wiem. Lokacje, muszę przyznać, są fajne. Wiele jest ich. Można wręcz na pamięć się ich nauczyć przez tą powtarzalność gry. Jednak przechodzenie niektórych naprawdę sprawia przyjemność. Ja bardzo lubię drugi akt na przykład. Te pustynne klimaty. Przechodzenie piątego rozdziału to jest naprawdę pain in the ass dla mnie, bo nie lubię tych jaskiń lodowych. Także no, ciężko powiedzieć, że można się nauczyć na pamięć lokacji, ponieważ tak samo jak w części pierwszej mapy są generowane losowo. No, nazw. No tak, ale no, wiesz, nazw po kolei, ciach. To jeszcze mały pryszcz. No cóż, można jeszcze powiedzieć o fabule. Fabuła jest dosyć standardowa. Kontynuuje część pierwszą. Pod koniec części pierwszej, przypominam, nasz główny bohater, nasza główna postać została opętana przez demona. I nie jest jakoś wybitną fabułą, jest praktycznie tylko pretekstem do odbycia podróży przez całe sanktuarium. Jest, powiedziałbym, że jest dosyć neutralna. Nie wybija się, ale także nie jest jakaś szczególnie głupia i nie musimy cały czas... No ale jedno muszę powiedzieć, że filmiki te fabularne są po prostu piękne, uwielbiam na nie patrzeć. Nieważne ile razy obejrzałem. Zainteresowane filmiki, szczególnie filmik z dodatku Pan Zniszczenia był naprawdę świetnym filmikiem i polska wersja, polski dubbing Bala jest o niebo lepszy od angielskiego. Nie wiem czemu, zawsze mi polski dubbing bardziej się podoba. Przemiana tego podróżnika w Diablo jest taka po prostu piękna scena. Uwielbiam ją. Wszystkich szkieletów wysypujących się z jakichś ognisk. Odchodzenie Bala było też straszne. Pamiętasz co? No nie chcę spoilerować ze mną. A był filmik właśnie, co ja gadam. Co wtedy jak Bal odchodzi, wszystko tak płonie wokół niego, to jest piękne też. I straszne. No a tak poza tym, no... Klasy są, rozbudowa jest, bardzo to lubię. Chociaż. Nie za dużo. Chociaż. Właściwie to nie jest gra, nie powiedziałbym, że nie to jest wiem, gra do ciągłego grania. Może na jakiś okres czasu, na pewno niewątpliwie wciąga. Jednak tak jak mówił... Tak, MMO. To jest cecha MMO. To jest właściwie... Zaletą Diablo, powiedziałbym, jest to, że nigdy nie było pomyślane jako typowe MMO. To był praktycznie tylko bardzo dobrze podany tryb multiplayer. Jednak to nigdy nie było w zamyśle MMO. Już może trzecia część będzie bardziej grą MMO. No, na pewno kiedyś wyjdzie. Jeżeli wyjdzie w końcu. No cóż jeszcze do dodania. Po prostu to jest klasyk i niewątpliwie każdy powinien znać część drugą. Może mniej ludzi będzie znało część pierwszą. Część druga obowiązkową pozycją dla praktycznie każdego gracza. Zwłaszcza dla fanów RPG-ów. Hack and slash. Tylko było na tyle w tej ostatniej sesji, to jest zakończenie. To było na tyle na zakończenie ostatniej serii Zagrajmy Razem w Diablo 2 Pan Zniszczenia. Tu był Lawos... Oraz Lawos. Żegna się Celeb!